Aborcja jest morderstwem dziecka i żaden wyrok sądu nie zmieni tego faktu. To odpowiedź Jacka Kotuli z Fundacji Pro Prawo do Życia na wyrok rzeszowskiego sądu. Nakazał on przeproszenie szpitala Pro Familia w Rzeszowie, gdzie dokonuje się tak zwanej aborcji. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Podczas trwania rozprawy pod salą sądową zgromadzili się modlący się o sprawiedliwy werdykt. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Na pewno nasze wsparcie, jak i tutaj wielu ludzi, którzy tutaj są, jest im bardzo potrzebne. No i nasza modlitwa także. Jacek Kotula i Przemysław Sycz z Fundacji Pro Prawo do Życia zostali oskarżeni o szkalowanie rzeszowskiego szpitala Pro Familia. Mieli naruszyć jego dobre imię przez pikiety i wskazywanie, że w placówce zabijane są nienarodzone dzieci. Dyrekcja utrzymuje, że nie można mówić o zabijaniu, lecz o terminacji ciąży. Sąd przychylił się do takiej interpretacji. Organizując pikiety i manifestacje w obronie życia nienarodzonych dzieci, przekazywałem opinii publicznej szereg niezgodnych z prawdą informacji związanych z funkcjonowaniem szpitala specjalistycznego Pro Familia w Rzeszowie, a w szczególności przekazywałem informacje, jakoby w tym szpitalu dochodziło do zabijania dzieci. Rzeszowski sąd orzekł, że nie można nazywać tzw. aborcji zabójstwem dziecka. Nakazał obrońcom życia przeprosić szpital w prasie i obciążył ich kosztami sądowymi. Sędzia Magdalena Kocuj utajniła uzasadnienie wyroku. Będziemy się odwoływać i po prostu myślę, że jak dostaniemy uzasadnienie, to jeszcze to wszystko przeanalizujemy. Będziemy dążyć do tego, żeby upublicznić i dążyć do odtajnienia tego wyroku, bo naszym zdaniem jest taki absurdalny. Sąd nie przesłuchał świadków ani stron. Uznał, że zgromadzony materiał wystarcza do ogłoszenia werdyktu. Obrońcy życia zapowiadają, że będą dążyć do upublicznienia wyroku. My się nie damy zastraszyć i będziemy w dalszym ciągu robić to, co do nas należy. Podczas ogłaszania wyroku towarzyszyła im kanadyjska obrończyni życia Mary Wagner. Przybyłam tutaj jako przyjaciółka i siostra w Chrystusie, aby wesprzeć Jacka i Przemka w słusznej walce i aby wspierać ich w dziele obrony dzieci nienarodzonych. Mary Wagner, która niemal 2 lata spędziła w więzieniu, kończy właśnie wizytę w Polsce. W naszym kraju przebywa inny kanadyjski obrońca życia, profesor Philip Ney, psychiatra i psycholog, od 50 lat badający m.in. problem traumy spowodowanej tzw. aborcją. Ona pojawia się zawsze, jeśli nie natychmiast, to nawet po wielu dekadach, mówi profesor Ney. Ten syndrom dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Są pewne podobieństwa i różnice. U kobiet zazwyczaj przejawia się głębokim smutkiem, żalem, depresją i ogromnym poczuciem winy. Nazywanie zabijania dzieci nienarodzonych eufemistycznymi terminami nie zmieni rzeczywistości, bez względu na to, co twierdzi sędzia z Rzeszowa. Zakaz publikowania jej wizerunku w mediach, który sobie zastrzegła, trudno interpretować inaczej niż jako wyraz wstydu za po prostu sprzeczny z logiką wyrok.